Małe samochody to coraz rzadszy widok na naszych drogach, przynajmniej te nowe, ale wciąż da się kupić fajne miejskie samochody. To jest Skoda Fabia w wersji Monte Carlo, a to jest najnowszy Opel Corsa wersja po liftingu, wersja GS dodajmy, więc do tego Monte Carlo pasuje, a pod maską nowoczesna hybryda, czyli też nowość Stellantisa. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Razem aż 6 cylindrów, no ale razem. 3 cylindry tu, 3 cylindry tu, to oczywiście 1.0 TSI. Najmocniejsza 115-konna wersja tego silnika. DSG do tego 9.7 do setki, spalanie takie 5.4, 6.1 według producenta. W przypadku Opla mamy tutaj 1.2, również 3 cylindry. Najnowsza wersja PureTecha, która jest nie tylko już na łańcuchu, a nie na pasku w kąpieli olejowej, ale jest też połączona z hybrydą. W tym wypadku mamy wersję stukonną. Właśnie w tych najmniejszych samochodach Stellantis takie wersje stukonne oferuje. 9,9 do setki to wiem z niemieckich danych, bo polskie jeszcze nie zostały opublikowane. 5 z kawałkiem do 4 z kawałkiem, czyli minimalnie mniejsze spalanie niż w przypadku tego samochodu. Ale jak to naprawdę wygląda w realu, opowiemy sobie jadąc tym samochodem. Słuchajcie, no jestem w szoku za każdym razem, kiedy w nowoczesnym samochodzie segmentu B otwieram bagażnik, okazuje się, że on jest ogromny. 380 litrów jest w Skodzie, no i to jest chyba rekord. Tak naprawdę to pamiętam samochody kompaktowe, w których było mniej. A tutaj proszę, jeszcze taka wielka, tam, wielki schowek pod tymi wszystkimi podłogami. Takie różne fajne tutaj elementy, które sobie można gdzieś tu zaczepić i sobie organizować ten bagażnik. Oczywiście no on jest segment, to jest segment B, więc on jest taki relatywnie krótki. Ale to samo jest tutaj. Tutaj według producenta jest 309 i widać, że on jest trochę mniejszy, ale czy mały? Tak bym zdecydowanie o nim nie powiedział. To, co jest minusem, jeżeli chodzi o Stellantisa, no to tu nie ma tych wszystkich elementów, które sobie można domówić do tego samochodu, które organizują przestrzeń, ale poza tym równie fajny, jak na segment pojazdu, duży bagażnik. Słuchajcie, no wersja Monte Carlo to nie jest to, co można zobaczyć w przewozach osób, jak po was Fabia przyjedzie. Tutaj jest, powiedziałbym, kultura i sztuka, no. Jakby nie było, Skoda trochę w rajdach sobie startowała, startuje. No jest o czym tutaj, jest do czego nawiązywać. Pięknie to wszystko wygląda. Oczywiście, no to nie jest samochód, który kosztuje bazowe 70 tysięcy złotych. Jak wyglądają nasze cenniki, zapraszamy pod film oczywiście. No takie Monte Carlo w tej wersji, którą tu mamy, w tak doposażone, to jest jakieś 120, a wyjściowo pewnie ze stówkę. No czy już całkiem sporo jak na tego typu samochód, ale zobaczcie, jak to jest wszystko wykończone. Proszę bardzo. Jesteśmy niemalże w najniższym segmencie. No Skoda już nie ma segmentu A. Już tego samochodu, który się nazywał Mi? Jak się nazywała ta mała Skoda? Już nawet... Seat Mi. CityGo. CityGo, właśnie. To już jest tak bez znaczenia, że już tego nie pamiętamy. Tego samochodu już nie ma, więc najmniejszym samochodem jest w tej chwili taka oto Fabia. Świetne są te przyciski na kierownicy. Świetna jest ta kierownica, która tak mocno leży w dłoniach. Bardzo fajny wyświetlacz, akurat tutaj ustawiony obrotomierz, tak żeby go było doskonale widać. No nie jest to oczywiście samochód sportowy, no bo 115 koni i poniżej 10 sekund do setki to nie są właściwości auta sportowego, ale fajne. No jedynie tutaj potencjometra do radia mi brakuje, no ale oczywiście on jest tutaj, więc można sobie tutaj regulować. Bardzo fajna klimatyzacja z prostymi przyciskami, pokrętłami, klasyczna dźwignia zmiany biegów w skrzyni DSG. No i oczywiście jak przystało na coś, co ma w nazwie Monte Carlo, musi być prawdziwy ręczny schowek, taki nie za duży. Nie ma zasadniczo cup holderów, ale tu spokojnie kubeczki sobie wchodzą, testowaliśmy to. Tutaj mamy jeszcze indukcyjną ładowarkę, nie że mi się to obróci. Bardzo fajne. No i te fotele, naprawdę, to jest klasa sama w sobie. Przyjechałem tutaj Oplem i tylko przez momencik jechałem sobie od dealera tutaj w te krzaczory Fabią i zdecydowanie te fotele zrobiły mi dobrze. Bardzo mi się podobają, są fajniejsze niż w Oplu. I teraz do Opla was zapraszam. No i teraz tak, no po tej Skodzie Monte Carlo, no to tutaj ta wersja GS trochę taka szarobura jest. Ale no, też Opel ostatnio idzie w tym kierunku, żeby to wszystko było takie... Coś wcisnął? Wyłączyłem dźwięk, bo chodził. A ja myślałem, że chciałeś włączyć samochód.
samochód. Chciałem tu włączyć samochód. No jest to namalowane, zobacz, włącznik. Proszę bardzo, włącznik jest. A jak inaczej się odpala samochód? Otóż Opla się odpala z kluczyka, to też taka ciekawostka. Ale czemu to wszystko jest takie ciemne? O, teraz jest jasne, rozjaśniło się. I to jest trochę minus tego samochodu, bo jak jedziesz przez tunel i to ci włączy, system włączy lampy, to w tym momencie wszystko robi się tutaj ciemne, ale okej. Okay. Potem się wyjeżdża, nic nie widać, ale potem na szczęście on szybko to wyłączy. No i tak, co my tu mamy? No przede wszystkim to my tu mamy nowy system. Dobrze myślę, Krzysiu, że to jest nowy system? Tak. Tak, dobrze myślę. Klimatyzacja została przeniesiona na ekran, wyświetlanie. Tak, klimatyzacja została przeniesiona na ekran, ale te przyciski tutaj zostały i część funkcji można regulować z tego oto panelu, ale żeby na przykład ustawić sobie, gdzie ma lecieć powietrze poza funkcją auto, to trzeba się przełączyć i palcować ten piękny ekran, co pewnie teraz widać. Ale całość jest całkiem niezła. No tutaj jakieś ślady już zostają, więc te materiały no nie są takie łatwe w utrzymaniu. Taki tu jest ogromny schowek przed nami. Czego nie mamy? Nie mamy tu indukcyjnej ładowarki, za to mamy tu rekina. Chyba bym wolał indukcyjną ładowarkę mimo wszystko. Nie mamy lewarka zmiany biegów, mamy ten przełącznik, to w Stellantisie. I tu rzeczywiście jest tak, że to P trzeba czasem nacisnąć. Ale co ciekawe, to jest dwusprzęgłówka. Podobnie jak w tamtym samochodzie. Wybór trybów jazdy. Jest elektryczny hamulec, ale w dalszym ciągu nie jest to hamulec automatyczny. Auto Hold, Stellantis, jeżeli nas teraz oglądacie, portfel znalazłem. To koniecznie zmieńcie to, zróbcie w swoich modelach autoholdzik. Fajne cupholdery, fajna kierownica, ale całość nie jest taka młodzieżowa jak w tamtym samochodzie. Oczywiście wiem, że to jest wersja dosyć drogo wyceniona, ale tutaj też bazowo mamy jakąś stówkę w przypadku GS-a z tą hybrydą stukonną, a po doposażeniu to nam się robi jakieś 100 kilkanaście, więc te samochody są bardzo zbliżone cenowo. Przy okazji zobaczcie, jak drogie samochody klasy B się zrobiły. Przez to, że są te wszystkie systemy tutaj, że są te wszystkie hybrydy i tak dalej, te samochody przestały być tanimi samochodami. Jak to wygląda, jak Corsa jest wyceniona u nas? Zapraszam pod film. Ale całość jest fajna, no tylko nie jest taka młodzieżowa jak w tamtym samochodzie. Drzwi się za bardzo nie otwierając, musimy w taki sposób nagrywać. Ja się też tu za bardzo nie zmieszczę, więc w sumie mogę nie wsiadać. Ale dobrze, niech będzie. Żeby nie było, że kłamałem. O, nawet nie jest tak najgorzej. No tutaj ten element, nie widzisz go, nie? Ten element, którego nie widzisz, z tą kuwetką do zamykania i z przyciskiem elektrycznych szyb, ładnie wnika w moje udo. Tutaj drugie moje kolano gdzieś tutaj się mieści, ale to ma lepiej. To ma zdecydowanie za mało miejsca. Nad głową w sam raz. No, to jest segment, gdzie raczej z tyłu to tylko dzieci usiądą. Ciekaw jestem, jak w tamtym samochodzie, bo coś mi się wydaje, że będzie nieco więcej miejsc. Dobra, Fabia. Nieco łatwiej się wsiada. Moje lewe kolano ma nieco więcej miejsca, nie klinuje się tutaj, ale tutaj tak samo, z tej strony ono również musi być wypuszczone koło fotela, da się tu usiąść, jest trochę więcej miejsca, no ale bez szału. Regulowane pasy w segmencie B, to już się gra, kameruje się. Tak. Jestem pod wrażeniem, bo to coraz częściej w takich, powiedziałbym, większych samochodach crossoverowatych nie mamy tego udogodnienia, a proszę bardzo, w Fabii jak najbardziej. Spalanie długoterminowe, nie wiem jakie, bo samochód pożyczyliśmy na chwilę, ale 7.1. I prawdopodobnie jest to jak najbardziej prawdziwe spalanie, ale tak, te 115 koni z tym DSG to jest idealny napęd do tej wielkości samochodu. Oczywiście mamy tu relatywnie mało opony, relatywnie szerokie opony i ja je teraz troszkę słyszę. Prawdopodobnie przy wyższych prędkościach mogłoby to być denerwujące, ale w Oplu nie jest dużo lepiej, powiemy sobie o tym, jak będziemy jechać. No, po prostu taki segment. Ale fotele są świetne, bardzo mi się podobają, bardzo mi się podoba zawieszenie tego samochodu, które są relatywnie dużą felgą, dobrze sobie radzi. To jest dziurawa droga, przypominam. Słychać ten zawias, ale pracuje bardzo, bardzo fajnie. Sprawdzamy systemy? Na szczęście nie. Na szczęście nie musieliśmy tego zrobić. No i teraz tak, tutaj za bardzo szaleć nie możemy. Za chwileczkę będziemy mieli taki mały fragmencik, kiedy obszar zabudowany nam się skończy. I wtedy sobie przyciśniemy. Bardzo fajne fotele, ale no te wiele rzeczy, które tutaj mamy, no wskazują na to, że jesteśmy w segmencie P. Przede wszystkim wyciszenie, moim zdaniem, bo już słychać ten samochód. Ale myślę, że o większości samochodów segmentu B można powiedzieć dokładnie to samo. Na pewno to, co jest tutaj przede mną, jak na segment B, jest wysokiej jakości.
tutaj tak wykończonego wnętrza nie powstydziłby się jakiś nowoczesny samochód kompaktowy, a nawet jakiś piękny, pożądany przez Was SUV. Z drugiej strony, jak się spojrzy na ceny tych małych samochodów, to jak bardzo one podrożały, no to już lepiej dopłacić te 10-20 tysięcy, zwłaszcza jak się to finansuje, to nie jest takie nie wiadomo co. Teraz możemy przyspieszyć na chwilę. No, a tu w ogóle mamy S-kę, może trzeba było to robić w S-ce, ale niestety muszę już dzwonić. No, bujana jest niezła. I prawdopodobnie jest tutaj zawieszenie sportowe, tak bym zaryzykował. Jeżeli, i to pasuje też do tego, jak ten samochód jest wykończony, ale chyba brałbym Fabię bez niego. Wracając do mojego wywodu wspaniałego o SUV-ach i crossoverach, no to nie dziwię się, że zwłaszcza kiedy to finansujecie, jesteście w stanie nawet te 20 tysięcy złotych dopłacić do samochodu, który mimo wszystko jest większy, ale jeśli potrzebujecie samochodu na miasto, to dalej segment B jest najłatwiejszy, jeżeli chodzi o parkowanie, o jeżdżenie w korkach, o zmienianie pasów i tak dalej, i tak dalej. A z takim silnikiem, który już ma poniżej 10 sekund do setki, to jest wystarczający do tego, żeby jeździć, do tego automatyczna skrzynia biegu. Fajnie, że w tych autach jednym i drugim jest skrzynia dwusprzęgłowa, no bo segment A zwłaszcza, ale segment B też, to czasem były jakieś zrobotyzowane skrzynie, które się psuły drogo i tak dalej. Jasne, że skrzynie dwusprzęgłowe też tam po jakichś większych przebiegach mogą mieć problemy, mogą wymagać droższych inwestycji na zasadzie, nie wiem, właśnie tych z tego zespołu sprzęgieł, mechatroniki i tak dalej, ale do 200 tysięcy takie auta przecież dużo więcej nie robią, nie ma z tym większego problemu. Nie jest to aż tak drogie jak skrzynie zrobotyzowane. Poza tym, no zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o DSG, no to części technologia jest już, naprawy jest już mocno rozwinięta. Zobaczymy, jak będzie tam, no bo jednak ta hybryda jest gdzieś tam w skrzyni. Ale póki co nie słychać, żeby były jakieś problemy w Oplu. I teraz do Opla Was zapraszam. No i tak, teraz Opelek. W Opelku regulacji wysokości pasów nie mamy, ale za to mamy hybrydę i teraz tej hybrydy sobie wystartowaliśmy. Proszę bardzo, długoterminowe spalanie w przypadku tego samochodu z 591 km. To w dużej mierze była trasa, ale dawsze mamy 5,1. W mieście to auto no, nie jest aż tak oszczędne, jak można by przypuszczać. Ja sobie zerowałem te liczniki, że możemy to pokazać. Proszę bardzo. Tu mamy z 50 km, to jest takie czyste miasto. Było 6,0, teraz jak sobie trochę stało, to sobie wzrosło do 6,3. Myślę, że Yaris i bliźniacza Mazda 2 byłyby w stanie robić w mieście dużo, dużo mniej. Oczywiście mamy upały. Dzisiaj tylko 25, ale jak nim jeździłem, to dochodziło do 30 paru. Jeździłem z włączoną klimatyzacją, ale jeździłem bardzo spokojnie. Więc no... To jest taka hybryda, zresztą już mówiliśmy o tym, bo ona też w innych, dużo większych modelach występuje i tam ona nie jest aż taka oszczędna. W przypadku tego samochodu jest, fajnie go wspomaga, fajnie odzyskuje, można oszczędzać hamulce, ale to nie jest ten poziom oszczędności, który, nie wiem, znamy z Toyoty i z tego typu samochodów. No ale jedzie fajnie, bardzo fajnie go ten silniczek elektryczny wspomaga. 100 koni, tutaj mamy 9,9 według niemieckich danych, do setki polskich nie znalazłem. Czyli to jest bardzo porównywalny samochód. Jest dużo większy, dużo bardziej komfortowy ma zawieszenie niż Skoda, ale słychać. Też tutaj nie ma tego wyciszenia. To jest dokładnie ten sam case, co w przypadku Fabii. No jesteśmy w segmencie B. Oczywiście jedziemy teraz po bardzo dziurawej drodze, ale pamiętać trzeba o tym, że tutaj te, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na dźwięki zawieszenia, to te samochody tak nie do końca przypadną mu do gustu, ale poza tym bardzo fajne auto. Troszkę ta obsługa, no wolałbym to mieć na panelu, a nie tutaj, nie na tym ekranie, ale teraz fajnie odzyskuje. To jest w ogóle bez dotknięcia pedału hamulca, dopiero w tym momencie. Także oszczędność, jeżeli chodzi o tarcze i klocki, będzie tutaj ogromna. Jak gdzieś tutaj w menu sobie szukałem, no to mniej więcej 1/3 tych tras on jest w stanie pokonywać na elektryku. Więc to jest naprawdę, naprawdę fajny wynik. No a przy okazji ten nowy silnik, 1,2 piórtek, w przypadku tych nowszych samochodów, no nie ma już tego paska w kąpieli olejowej, który był taki upierdliwy dla użytkowników, z którym było dużo problemów. Więc to jest też fajne. Co mi się bardziej podoba, tak jadąc najpierw tamtym samochodem, teraz tym, układ kierowniczy. Fabii jest bardzo mocno wspomagany. Tutaj to wspomaganie, mimo tego, że oczywiście elektryczne, jest takie bardziej ludzkie, bardziej czuję, co się dzieje z tymi przednimi kołami. No i to mi się dużo bardziej podoba w tym samochodzie. To jest coś, co w tamtym aucie mi się nie podobało. Fotele nie trzymają tak dobrze na boki. Nie są takie fajne jak w tamtym aucie, ale są wygodne. Kolega, który jechał tym samochodem trasę, który zrobił to spalanie 5.0 z trasy, mówił, że no, na przykład w porównaniu właśnie z Yarisem, z Mazdą 2, gdzie siedzisko jest za krótkie, to tu nie ma tego problemu, tu nie ma tego bólu po 1000 km. Zresztą on nie zrobił 1000, ile on tam zrobił.
500 mniej więcej, ja zrobiłem pewnie z 90. 5.1 w tej chwili. Nie ma, ten samochód jest wygodniejszy w trasę niż Yarisy. Oczywiście pytanie, czy takim autem jeździ się w trasę, czy wybierając hybrydę taką małą do miasta, no jednak nie patrzycie wszystkim na oszczędność. Ale 5.1 to też nie jest zły wynik. Podobno na takich bocznych drogach, no spokojnie robił tutaj czwóreczki, więc również bardzo przyzwoicie. W przypadku Fabii tak dobrych rezultatów nie uzyskacie, no ale z drugiej strony to są auta, które jeżdżą wokół komina, więc to nie jest aż tak wysoki koszt. Różnica tego jednego, dwóch litrów na 100 km w mieście to nie jest duży koszt. To nie są auta, które śmigają setki tysięcy kilometrów rocznie. To są auta, które raczej jeżdżą wokół trzepaka. No i tak, no trochę szkoda, że te segmenty się kończą, że te segmenty przez te wszystkie systemy, bo tu też oczywiście jest komplet systemów bezpieczeństwa, no to wszystko powoduje, że te auta zaczęły być strasznie drogie i no w momencie, kiedy naprawdę potrzebujecie, to sobie takie auto sfinansujecie, kupicie, ale jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy może nad crossoverem, no to wiadomo, że ten crossover, który jest jednak samochodem dużo bardziej modnym w tej chwili, nieco podwyższonym zazwyczaj, no jawi się jako coś dużo bardziej atrakcyjnego, ale jeżeli szukacie segmentu B, to zarówno Fabia, jak i Corsa zdecydowanie poziom trzymają. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.